krótkie słowo, ponieważ nie będę się wypowiadać na temat historii, nie będę się wypowiadać na temat muzeów i oddziałów, nie będę się wypowiadać na merytoryczne tematy, ponieważ od tego są fachowcy i oni zabiorą głos i oni powiedzą to najlepiej. Ja powiem krótko o historii Muzeum Śląska Cieszyńskiego, która łączy się z powiatem cieszyńskim. Otóż proszę Państwa, Muzeum w Cieszynie, tak się kiedyś nazywało, prowadzone było przez województwo bielskie. Po reformie administracyjnej, kiedy powstały powiaty, w 1998 roku zostało uchwałą chyba ostatniego grudnia zostało przekazane powiatowi. Powiaty, powiat cieszyński z dniem 1 stycznia 1999 już zajmował się muzeum. Wówczas pani dyrektor Płazak, która prowadziła remont przez już 8 lat co najmniej, bo w 2002 roku remont został po 10-letniej przerwie zakończony, już pod auspicjami starostwa z wielkim wsparciem miasta Cieszyn. I wtedy rządy objął pan już wcześniej wymieniany i witany pan Marian Dębiniok, którego na tę funkcję przygotowała sobie pani dyrektor. Nie widzę tu pani dyrektor, ale pamiętam doskonale, jak wyglądały te pierwsze nasze kontakty. No i od tej pory powiat cieszyński, tak jak to powiedziała pani dyrektor obecna, zajmuje się prowadzeniem tej wspaniałej jednostki kultury. Zanim to nastąpiło, zanim w pełni przejęliśmy wszystkie dobra związane z tym oto obiektem, trzeba było podjąć szereg uchwał, trzeba było przeprowadzić wiele postępowań i też sądowych, ale wszystko skończyło się dobrze. Jest tak, jak Państwo widzicie. Muzeum żyje, rozwija się. Nie zawsze jest tak, że pieniędzy starcza, efekt krótkiej kołdry jest doskonale dyrekcji znany. Pan dyrektor się już uśmiecha, bo przez 21 lat borykał się z tym problemem, a no powiem tak, co mogłam, to robiłam, żeby pomóc. Nie zawsze się udawało, ale żyjemy i pracujemy dalej. Pan dyrektor z kolei przekazał pałeczkę pani Irenie. Dobrze się stało. Była cała procedura zgodnie z prawem przeprowadzana, naboru na stanowisko w jednostce kultury. I dzięki Bogu tak się złożyło, że mimo wszystko pani Irena była najlepsza. I tak się złożyło, że pani Irena została i jest dyrektorem. Mówię prawdę, bo ja jestem szczera. Było wielu kandydatów pretendujących do tego stanowiska, ale pani Irena wszystkich pokonała i jest tu, gdzie jest. I mam nadzieję, że dalej współpraca z powiatem będzie się układać dobrze. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna sprawa, o której tu tylko wspomnę, ponieważ czeka i powiat cieszyński, i Muzeum Śląska Cieszyńskiego wielka sprawa. Otóż przejęliśmy, jeszcze nie do końca, ale przejmujemy, jesteśmy w trakcie przejmowania majątku w Górkach Wielkich, majątku związanego z rodziną Kosaków, z Zofią Kosak. Otrzymaliśmy również, na razie promesy, pieniądze będą, ponad 13 milionów na remont zabytkowego, rozwalającego się spichlerza, gdzie ma powstać Centrum Kultury, Centrum Regionalne Centrum Kultury. Będzie to taka perełka w powiecie cieszyńskim. Będzie służyć nam wszystkim z istotną rolą oddziału góreckiego, ponieważ muzeum i jego oddział w Górkach Wielkich będzie jakby trzonem wszystkich działań związanych z Zofią Kosak. Myślę, że wszystko nam się uda tak, jak zaplanowaliśmy. Inwestycja ma być skończona w ciągu roku. Także Państwo, doczekamy się wszyscy. Życzę wszystkiego najlepszego, a oficjalne i nieoficjalne życzenia. Dziękuję bardzo.